mieliśmy duet zaśpiewać, zaśpiewaliśmy ten duet i zwróciłam się do tej młodej osoby, mówię, wiesz co, musimy, na pan zresztą, bo to osoba dorosła, tam już 18 skończona, więc mówię, wie pan co, dobrze było, gdybyś jakoś tak dostroić, tak, a on mi na to, a ile pani ma wejść na Instagramie, bo ja 2 miliony. I to była jego odpowiedź. Cały ten zgiełk. Zaprasza Grzegorz Betlej. Słuchasz podcastu Open FM. Wybiła godzina dokładnie ta, którą masz na zegarku, drogi słuchaczu, a to oznacza, że rozpoczynamy właśnie teraz kolejny, drugi odcinek podcastu Cały ten zgiełk. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną w studiu jest dzisiaj, błagam, nie zaczynajmy tego nagrywać jeszcze raz, Grażyna Łobaszewska, nie Szapołowska, Łobaszewska. Jak ktoś mnie pomylił, to na in plus dla mnie. To piękna kobieta przecież. Powiem szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że mamy razem rozmawiać, to pomyślałem, że to jest szalenie trudna sytuacja dla osoby na moim miejscu. No bo jak rozmawiać z artystą, który ma 50-lecie działalności artystycznej właśnie? I teraz co zrobić? Czy rozmawiać płyta po płycie, singiel po singlu, rok po roku? No nie da się pani dorobku zmieścić w takim krótkim nagraniu, ale postaramy się. Okej. 50 lat na scenie, to jest pretekst naszego spotkania. Ale chciałbym się cofnąć szalenie daleko, do Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Często się mówi, że już na tym etapie da się zauważyć, że ktoś ma talent. Ja wiem, że pani pewnie powie, że absolutnie pani nie była w stanie złapać sama tego talentu, ale nie wierzę, że nie było kogoś wokół, kto mówił, pani zajdzie daleko. Tego nie słyszałam i tego nie pamiętam. Jedno jest pewne, że ja poszłam do szkoły muzycznej nie żeby grać, tylko żeby śpiewać. A granie miało być tylko pomocnicze przy śpiewaniu. Miałam sobie grać do śpiewania. Czy gdzieś z pani tego otoczenia jeszcze szkoły muzycznej do dzisiaj jest ktoś na scenie? Albo był bardzo długo? Czy pani się przecięła z jakimś wielkim artystą też wtedy? To znaczy... Tak, ale to był człowiek, który był o rok chyba, czy o 2 klasy wyżej. To był Konstanty Kulka. Mhm. Z takich ważniejszych postaci. No do tej szkoły chodził jeszcze kilka lat przede mną. Czesław Niemen, także... Naprawdę w tej szkole był Czesław. Czyli pani, w ogóle pani drogi się od samego początku przecinały z Czesławem Niemenem, no bo przecież dużo później też były przygody muzyczne. Tak, bo z Czesławem Niemenem, z piosenkami Czesława Niemena wydaliśmy płytę. Także ten związek z Czesławem był bliski, jeżeli chodzi o nas. Mhm. A pani miała wtedy poczucie, że to jest... przygoda, czy bardziej, że to jest taka droga? Bo wie pani, ja dzisiaj rozmawiam tutaj w większości z debiutującymi artystami albo z ludźmi, którzy są po pierwszej płycie i oni wciąż wierzą, bardzo często, nie winię ich za tych, każdy ma do tego prawo, ale wciąż wierzą, że oni będą te 50 lat na scenie. No i później mijają 2-3 lata i słuch po nich ginie i ich w ogóle nie widać. Ale to dobrze, że wierzą. Bo naprawdę wiara czyni cuda i trzeba wierzyć, bo gdyby człowiek nie wierzył, to ta cała robota ich i moja też byłaby jakby mniej ważna. Bo wiara naprawdę daje siłę. Widzi pan jakąś drogę. Mhm. I ta droga zawsze do kogoś prowadzi. A to, czy nas zaprowadzi, gdzie chcemy, to jest kwestia wyborów naszych. To jakby jest zupełnie inna sprawa. Myślę, że też to może być bardzo górnolotne, co teraz powiem, ale że czasy się o tyle zmieniły, że kiedyś liczył się po prostu talent. Największy talent. A dzisiaj do tego trzeba zrobić 1000 głupich rzeczy w kolorowych mediach, żeby zaistnieć. Czy wyobraża pani sobie dzisiaj zaczynanie? Pewnie tak. Dużo rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale chyba by mi się w ogóle nie udało, bo tak jak pan mówi, że dzisiaj trzeba być totalnie pewnym siebie, trzeba mieć zaplecze i z rodziny, i finansowej, w ogóle jakiekolwiek, jakąś siłę za sobą, która by ciągnęła osobę ku wyzwaniom i sam talent już nie wystarcza. Mhm. Tak jak pan powiedział, to jest prawda. Ja przeczytałem takie pani słowa, muszę zerknąć w komputer, żeby nie pomylić. Sprzed wielu lat z wywiadu, na moich pierwszych nagraniach słychać nieopierzony głosik.
Pani też wspominała, że gdzieś tam się wzorowała, czy naśladowała wręcz momentami Aretę Franklin czy Irenę Santor. Tak, to były dwie postaci, które jakoby różne, a gdzieś ja wspólnotę znalazłam tego wszystkiego. I teraz pytanie, kiedy pani poczuła, że pani śpiewa tak już swoim głosem? Po operacji wycięcia 3 migdałów. O, naprawdę? Tak. To się zdarzyło. Pan doktor powiedział, no tutaj zmiana głosu może nastąpić. Mama się bardzo zmartwiła, a ja jak zaczęłam coś mówić, to się bardzo ucieszyłam. To chyba w dobrą stronę idzie. Ale to musi być przerażające uczucie dla człowieka, który chce być, czy zaczyna swoją drogę artystyczną, że nagle ma się pojawić operacja i nie wiadomo, co dalej będzie. Nie, to żadna tragedia nie było. Bo nie wszystkie zmiany są na gorsze przecież. Tu akurat ta zmiana była zdecydowanie na lepsze. Tak sobie myślę, że takie pytanie o to w kontekście 50-lecia działalności artystycznej, o to jak się pani sama zmieniła, to myślę, że to by było zbyt banalne, ale jednocześnie długo by można było o tym opowiadać. Pewnie mogłaby powstać niejedna biografia z tego. Ale jak się zmienił pani zdaniem taki świat muzyczny przez te 50 lat? Inaczej się porozumiewamy. Kiedyś za nas wszystko robiły estrady, czyli opiekunowie jakiś właśnie estrad. Teraz trzeba mieć menadżera właściwie, który się opiekuje tylko tobą, żadną inną grupą oprócz ciebie. I oni kierują, jak masz wyglądać, tak mi się wydaje, co masz śpiewać, jaki jest target, tak dalej, tak dalej. Wszystko zaczyna się nie jakim ty chcesz sam być, tylko co zrobić, żeby się innym podobała. Wstawiamy zęba, robimy zmianę fryzury i tak dalej. Oni robią jakiś produkt, tak mi się wydaje. Kiedyś nie robiono produktu. Produkt to był talent. To, o czym już mówiliśmy. Jakiś kawałek talentu, że pewnej grupie ludzi ten talent będzie bliski. I pewnie się na tym zbudują koncerty i tak dalej, i tak dalej. Teraz to jest wszystko, ma być ładnie opakowane, to jak w sklepie. Rzeczy, która jest źle opakowana i nie widać od razu, chyba nie sprzedaje się tak dobrze. Wymagamy dużo reklam. Taka rzecz, żeby była kupiona, musi być okraszona wieloma reklamami, bo ludzie są właśnie na reklamy. Artyści są wręcz czasem takimi słupami reklamowymi. No więc właśnie. Czyli tu oczywiście media społecznościowe. No musimy się pokazywać, młody artysta musi się pokazywać z każdej ze stron. I z głupiej, i z mądrej. I to jest chyba straszne. Nie ma żadnych tajemnic. Czyli odarcie z tajemnicy to jest teraz atut. Z racji tego, że menadżer siedzi za ścianą, ale nie słucha tego na bieżąco, to ja zapytam, czy pani jednak... Nie przyszło mi do tej pory do głowy. Czy ma pani dzisiaj sytuacje takie, w której ktoś panią próbuje wepchać, mówi, że a to może pani tam inaczej się ubierze na tę scenę, albo jakieś pomysły na panią? U nas tego nie ma. Wie pan, trudno powiedzieć o sobie w moim wieku, żeby założyła inny sweterek albo inną bluzkę. To jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. No dobrze, ale jesteśmy w samym środku, też sobie rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, jesteśmy w samym środku pani trasy koncertowej, związanej z tym, że 50-leciem działalności artystycznej, a koncerty się zmieniły przez te 50 lat? Nie, ludzie się w ogóle nie zmienią jako słuchacze. Słuchają, przychodzą, kupują bilety na te osoby, którą znają, którą pewnie jakoś tam cenią. Ludzie teraz są bardzo... otwarci i kiedyś były koncerty sprzedawane w tysiącach. Chodziło się po zakładach, sprzedawało się bilety. I właściwie to dyrektor danego zakładu sugerował, na co mają iść. No bo firma kupiła i pracownicy pójdą. Teraz nie. Teraz my sobie sami wybieramy, na jaki koncert chcemy iść. W związku z tym to są decyzje zupełnie indywidualne i to jest fajne. To jest ciekawe przejście do następnego wątku, mianowicie do zakładu dla normalnych. Bo to była piosenka, która powstała ho, ho. 34 lata temu. Tak. I pani z nią, naprawdę pani z nią nie mogła wystąpić w Opolu? Znaczy pani się przymierzała wtedy do tego? Tak, oczywiście. Absolutnie nie. Nie, ma być na wesoło. Ma być na wesoło, ale nie powiedzieli, dlaczego ma być na wesoło. Przecież nie wszystko jest wesołe, prawda? Nawet są czarne komedie, więc nie wszystko jest fantastyczne. Oczywiście. To było
Zresztą z wielu koncertów opolskich, premier, jakoś nie pasowało, bo tak jak powiedziałam, miało być wesoło. Mhm. I te piosenki zwyciężały oczywiście. Mhm. Ale ta piosenka okazuje się wydana, jeśli się nie mylę, w 2020 roku, Zakład dla Normalnych, sam singiel. Z zespołem Maja Gore, tak? Dobrze mówię? Czy wszystko teraz pomieszałem? Wyszedł taki singiel. Tak. Nagraliśmy teledysk do tej jednej piosenki. Tak. To ona się okazała szalenie ponadczasowa. Znaczy ona się w ogóle przede wszystkim zaczyna od słów znów się grunt pali, tak? I okazuje się, że mimo tego, że ona powstała te 34 lata temu, to nagrywanie tego w jakichś nowych aranżacjach albo śpiewanie tego w 2022 roku jest szalenie aktualne. No niestety. Wiele piosenek, które teraz na tej płycie nowej są, to są stare piosenki. Najstarsza ma około 40 lat dokładnie. Najmłodsza ma ponad 20, więc to już są staruszki właściwie. I jako na piosenki. Ale niestety ta warstwa tekstowa się nie zmienia. Aranż tylko trzeba było troszkę przekręcić, bo i czasy są inne i inaczej się aranżuje. Ale sfera tekstowa niestety dogania, cały czas dogania teraźniejszość. Mhm. A czy to nie jest trochę tak właśnie, że sztuka zawsze jest odpowiedzią w pewnym sensie na takie trudne czasy? To znaczy, że artysta, żeby tworzyć taką właśnie sztukę szalenie wartościową, zakładam, że pewnie nie każdą sztukę, ale tę sztukę wartościową, to potrzebuje trochę, żeby się palił grunt, tak naprawdę? Nie, mi się wydaje, że to jest tak, ja się tu nie podłączam, broń Boże, do dziadów i do Mickiewicza, a to jest tak jak z dziadami Mickiewicza, że raptem się okazuje, że znowu następuje taki grunt, na którym właśnie może wyrosnąć to, co się dzieje aktualnie. Tak samo jest mi się wydaje, że ludzie piszący mają coś z wróżki. Oni są tak daleko, wychodzą poza przestrzeń, obiektywnie, tu i teraz, że tak jak wróżka mogą powiedzieć sobie za 20-30 lat, bo historia lubi się powtarzać, chociażby. No to ja pani tutaj powiem, że rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, który mi to tłumaczył właśnie na takiej zasadzie, że właściwie to cały świat to są takie powtarzające się cykle. Dokładnie, tak. I to wszystko wraca. No dobrze, bo zapytałem panią o to dlatego, że ja się spotkałem kiedyś z taką historią bardzo młodego hip-hopowca, który opowiadał, że on to się tak naprawdę czasami sam wpędza w pewne kłopoty, sam prowokuje takie problemy, bo jak ma problemy, to się najlepiej pisze piosenki. To się zdarza. Człowiek jest jakoś tak wtedy bardzo inside i tak jest w środku i tak drze wszystko, co jest w nim, że dociera do swojego środka. I wtedy można faktycznie się poczuć z twórczą inwencją. Mhm. Bo jak tak się rozgrzebiemy, nie patrzymy, co się dzieje wokół, tylko w sobie, to możemy odkryć siebie na nowo. Mhm. A pytam też o to trochę w kontekście jeszcze nie kończącej, znaczy mam nadzieję, że powoli kończącej się pandemii, ale jeszcze będącej w jakimś też cyklu właśnie. To dla pani był bodziec, żeby zajrzeć w głąb siebie. Pytam też o ten moment, kiedy wszyscy byliśmy zmuszeni do siedzenia w domach. Pani na pewno musiała odwoływać koncerty. O, jasne, że tak. Ale wykorzystaliśmy ten czas dość intensywnie, bo robiliśmy tą płytę. I myśleliśmy, jak tu przewrócić aranże, które piosenki wybrać, żeby nie wszystkie były takie typu Zakład dla Normalnych. Tylko żeby troszkę oddechu też było, że piosenka o domu na przykład. To niby nic nie ma jak dom, czy wszystko, co złe mija mnie, ale ten dom jest strasznie ważny w tym pandemicznym szale. Bo człowiek już, jak się już nie ma do czego odwołać, to się odwołuje do najbliższych. Mhm. Do tego, gdzie jest jakaś wspólnota bardzo bliska. I na tej płycie dlatego są takie piosenki, a nie inne. Myśmy wykorzystali ten czas. Mhm. Oczywiście pandemia zrobiła spustoszenie między przyjaciółmi po prostu, bo mogliśmy tylko się spotykać na czacie czy rozmawiać sobie przez telefon. A to nie to samo, co przebywanie, jedzenie wspólne i tak dalej. Mhm. Chociaż znam takie przypadki ludzi, którzy się umawiali z kamerkami w laptopach, żeby jeść wspólnie właśnie posiłki albo gotować.
A to jeszcze wrócę do tego koncertowania, które teraz się udaje po tych ogromnych przygodach z pandemią. Bo teraz na pani koncertach pojawiają się też młodzi artyści. Znaczy, gdzieś mi mignęło, że Mela Koteluk u pani gdzieś wystąpiła. A ja pamiętam, to chyba nie był żaden taki wielki wywiad na pewno, jeden po prostu z wielu, ale pamiętam takie pani słowa o Kubie Badachu sprzed wielu, wielu lat, kiedy pani powiedziała, że oczywiście, że jest świetnym muzykiem, ale no, że młodzi ludzie generalnie muszą tam poszukać jeszcze trochę, o co chodzi w nich samych, w muzyce i tak dalej. Jak pani się teraz dogaduje z takimi ludźmi, którzy poszukują? Pani jest taką dla nich ciocią dobrą radą, że tak powiem? Nie, jestem koleżanką raczej. Mhm. W tej naszej tak zwanej branży o wieku nie mówimy, bo ja to wszystko, co ci młodzi teraz przeżywają, te ścieżki są bardzo podobne. Mhm. Że te schody do góry trzeba jakoś przejść. I to jest kwestia tylko czasu. Ja jestem starsza, w związku z tym te schodki już więcej schodów przeszłam niż ludzie młodsi. Ale to jest naprawdę wszystko to samo. Mhm. I nie ma tu żadnej różnicy. Chodzi o muzykę, czyli chodzi o dźwięki właśnie. Nas tak dźwięki łączą, że wiek nie ma tu nic do niczego. A w takim szukaniu samego siebie, bo to jest jakiś taki wątek, który się przewija w moich rozmowach z artystami prawie zawsze, czyli że gdzieś, żeby ta prawdziwość biła z artysty, czy na scenie, czy na płytach, to gdzieś trochę siebie samego trzeba poszukać, znać, poznać, pogodzić się ze sobą albo nie, to jest już inna sprawa. Bardzo filozoficzne pytanie. To z pani perspektywy, po 50 latach działalności artystycznej, o co chodzi w byciu na scenie, w byciu artystą? To jest cały czas opowiadanie siebie. Albo przez siebie, poprzez siebie. I szukanie ludzi podobnych, którzy patrzą na świat podobnie jak ty. Mhm. Czyli wychodzimy, to jest bardzo prywatna, intymna rozmowa między artystą, czy osobą śpiewającą, a publicznością. I dlatego często się tak zdarza, że ludzie przychodzą, słuchacze przychodzą po koncertach i mówią, a my tu podobnie myślimy, ja też to przeżyłam, ja też w ten sposób. Ludzie potrzebują podobnego do siebie, szukają podobnych do siebie. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo to mi się kojarzy z pani płytą Przepływamy i tam był utwór o celebrowaniu każdego dnia i pani tam się tak dość ironicznie samą siebie nazwała celebrytką, bo celebruje pani każdy dzień i tak sobie myślę, że to jest też bardzo w ogóle ciekawy taki wątek, że to, co pani powiedziała, tworzenie to jest w pewien sposób odkrywanie siebie, a jednocześnie pani jest zupełnie zamknięta na ten taki celebrycki świat. To znaczy, mnie się wydaje, że troszeczkę nie do końca tak się nazwałam celebrytką. Mhm. Jak prawdziwy celebryta celebruje tak każdy dzień. Tak, czyli tak. Moja odpowiedź na co to jest celebryta, to jest człowiek, który nie jest znany, bo jest znany. Tylko celebryta to jest człowiek, który ma coś do powiedzenia. Mhm. To znaczy, który wie, co to jest celebrować każdy dzień. Mhm. Celebryta to jest ten, który celebruje. Ja bym marzył o takim świecie, gdyby tak. No właśnie, o tym śpiewam. Tak, to jest tak ten tekst stworzony. Mhm. Tak. Czyli jak prawdziwy celebryta celebruje każdy dzień. To tylko a propos tego celebryty. Mhm. Bo ja celebrytką nie jestem w takim potocznym słowa znaczeniu. A pani miała takie kuszenie na przykład z tego celebryckiego takiego świata, żeby wyjść na ścianki, żeby się, albo żeby zrobić jakiś taki wywiad, w którym pani powie w kolorowym magazynie coś zupełnie prywatnego po raz pierwszy. Ale wie pan, co ta moja prywata jest taka, taka w sumie zwyczajna, że ja to nikogo nie zaskoczę. Kiedyś pamiętam, przyszła pani z jakiejś firmy piszącej, z gazety jakiejś, kolorowej i poszła do łazienki. Czy możesz skorzystać? Oczywiście, poszła do łazienki, tak cicha, byłyśmy same dwie w domu, plus kot, ale on nie mówi i nikomu by nic nie powiedział. I mówi, wie pani co, a tam stoją dwie, a tam nie ma drugiej szczoteczki. Ja mówię, po co mi dwie szczoteczki do zębów?
I to było dziwne takie, że co ona myślała, że tam jest 8 tych szczoteczek, czy 10, a jeśli nawet 20 by było, to co, że jest 20 osób tam mieszka. To jest bardzo dziwne. Człowiek tak, proszę się zapytać, czy ja sama jestem, czy nie. To ja powiem przecież, co to za problem. Prawda? No, ja nie widzę. Czyli u mnie się nic takiego nie dzieje. Jeden mąż, jedno dziecko. Właściwie nic takiego ponad, nie miałam trzech mężów i tak dalej, i tak dalej. Nigdy byłam pięknością, więc jak mi się uroda kończy, to ja nie robię z tego jakiegoś, nie robię z jakichś dziwnych operacji, żeby zatrzymać czas, bo czasu i tak się nie da zatrzymać. Nic na wariata po prostu. Żyję sobie spokojnie i po prostu jako już dorosłe dziecko cały czas spełniam swoje marzenie. Zawsze chciałam śpiewać i śpiewam, więc nic lepszego w życiu nie mógł mnie spotkać. To trochę Barack Obama kiedyś mówił po obejrzeniu, nie wiem, czy pani słyszała o serialu House of Cards, o prezydencie amerykańskim, i Barack Obama obejrzał ten serial i powiedział: wspaniały serial, ale u mnie się nic nie dzieje tak naprawdę. No, ja nie widziałam tego, ale naprawdę tak jest. Ja nie jestem osobą, na której gazety kolorowe zbijałyby tak, kapitał. Bo to... Ojejku, to po prostu... Smutne, nie? To jest... Trochę smutne, no po prostu. Ale chciałbym panią zapytać o jedną rzecz, bo ja trafiłem na pani profilu na Facebooku. Jest dość sporo takich filmików, na których pani na przykład zapowiada koncert, albo mówi, że zaprasza gdzieś i tak dalej. I czy mi się wydaje, takie odnoszę wrażenie, oglądając te krótkie filmiki, że pani jest trochę zestresowana na tych filmikach? Że pani się trochę wstydzi? Ja jestem wstydliwa. Właśnie zmierzam do tego, czy naprawdę jest możliwy stres, taka trema. Ludzka trema taka. Ale nie, co ludzie powiedzą i jak ja wyglądam, nie, bo to akurat nie jestem zainteresowana tym za bardzo. Tylko to jest taki rodzaj pewnego szacunku do innego. My zawsze jak... Każdy człowiek to odczuwa. Włączamy mikrofon, cisza, nagrywamy, to już ta lekka trema jest. To jest tak naturalne. Przymierzamy się przecież do herbaty gorącej, prawda? Nie od razu łyk. To takie przymierzanie się. Później się rozkręcam oczywiście. Za każdym razem, jak wychodzę na scenę, mam tremę. Muszę mieć chwilę wyciszenia, tak na sekundę chociaż, na dwie. Czym więcej śpiewam, tym ten okres wyciszenia jest krótszy. Teraz mi kilka sekund wystarczy, żeby po prostu wejść i już być. Ale jestem w innej przestrzeni. Już nie jestem sama z sobą, tylko mówię do ludzi. I trema ta wynika z tego, co już mówiłam. Szacunek do innych. Muszę się... Nie mogę sobie tak mówić jak z kolegą. Z kolegą siedzimy i mówimy, bo to jest jakby zupełnie inne miejsce, inny czas. To jest bardzo naturalna trema. Bez tremy mi się wydaje, że ja nigdy... Nie byłam w takiej sytuacji, żebym nie miała tremy. W związku z tym nie wiem, jak to jest. Ale to jest pewnie rodzaj jakiegoś szacunku. A to chciałbym zapytać panią o tę drugą stronę, czyli tytułem wstępu. Bardzo często młodzi artyści teraz się, znaczy myślę, że zawsze, tylko teraz po prostu są social media na przykład i jest o tym głośniej, mierzą się z jakimś takim... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało, z uderzeniem palmy, powiedzmy, ale też wynikającym z tego, że są przebodźcowani, są na świeczniku, grają koncert, udzielają wywiadu, paparazzi stoi pod ich oknem. I tu to wydaje mi się, że w którymś utworze Perfektu był taki... Że po koncercie wchodzę do pustego pokoju. Zresztą pani z Sygitowiczem ma wiele wspólnego, więc się to też gdzieś łączy. I właśnie chciałbym zapytać o tę pani perspektywę, bo spotkaliśmy się dzisiaj, trochę tu posłodzę, no i się okazuje, że pani jest normalna. Że pani, Jezu, jak to miałam być. I gdzie jest ten złoty środek, żeby nie zwariować? A kto jak kto, ale pani po 50 latach może wiedzieć najlepiej... Mi się wydaje, że trzeba mieć tendencję do zwariowania. Okej. Albo coś się dzieje za szybko, że tak... Nie mam tak. Podejrzewam lub tak o. Podejrzewam, że na młodą osobę, jak za szybko coś przyjdzie, nie jeszcze na jego miarę, na miarę tej młodej duszy, jakiś totalny kamion, nie umie tego udźwignąć. I to chyba w tym siebie, że człowiek się gubi pewnie. To jednak wszystko jest w swoim czasie.
Ale to jest też powód, dla którego pani na przykład nie mieszka w Warszawie? Ja w Warszawie, nie, przepraszam, że tak mówię, nie przypadam za Warszawą. Nie jestem z Warszawy, więc może pani wszystko powiedzieć. Ja po prostu już kiedyś to powiedziałam. Ja nie lubię mieszkać na cmentarzu. Mhm. A Warszawa jest jakimś rodzajem cmentarza. Mhm. Tu po prostu tak strasznie dużo ofiar zawsze było w czasie wojny i tak dalej, i tak dalej. Tu się ciągle coś dzieje. Zawsze jak mieszkam w hotelu, to co kilka minut jedzie na sygnale, coś na sygnale. To nie jest miasto takie dla mnie. Ja lubię ciszę i spokój. Mhm. A w pandemii to już w ogóle, już pewnie tak. To już po prostu sygnał za sygnałem. Ja bardzo blisko takiego szpitala, który został przemieniony w covidowy. No to mieszkam, już sobie więc... naprawdę nie zazdroszczę panu. Więc ja też przeżyłem te odgłosy sygnału za oknem, to przeżyłem bardzo. Czyli jakby kończąc wypowiedź, taka osoba nie jest w stanie tego udźwignąć i chyba się stąd bierze, że później mówi, a teraz co dalej? Bo już nic większego nie spotka, jakaś większa nagroda czy... No i to jest początek końca, że my nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Lepiej jeść już małymi łyżeczkami, a nie od razu chochle, bo możemy się zadławić. Mm-hmm. I to zadławienie, często to widzę. Ostatnio muszę panu powiedzieć, że graliśmy z młodym wykonawcą, który widziałam na żywo pierwszy raz. I w ogóle nie oglądam za bardzo telewizji, więc nawet nie wiedziałam, kto to jest za bardzo. A się okazuje, że... Mieliśmy duet, zaśpiewaliśmy ten duet i zwróciłam się do tej młodej osoby i mówię, wiesz co, musimy, na pan zresztą, bo to osoba dorosła, tam już 18 skończona, więc mówię, wie pan co, dobrze było, gdyby się jakoś tak dostroić, tak, a on mi na to, ile pani ma wejść na Instagramie, bo ja 2 miliony. I to była jego odpowiedź. Mhm. Czyli właśnie on lekko był przyduszony już. Mhm. Te 2 miliony to jest co najmniej o 1 990 000, za dużo. Mhm. Bo też była chochla i tego ja tak myślę, to była chochla nie do zjedzenia. Mhm. Dlatego właśnie gdzieś... Co to za odpowiedź w ogóle? Tak. W jakim to kontekście? Zupełnie... Znaczy to jest trochę wartościowanie, ale też wydaje mi się, że to jest tworzenie pewnej bańki wokół siebie. To znaczy tak, to tacy ludzie ta chochla, się... którą się połyka i tak. Można niestety, ale całej część trzeba oddać ziemi. Mm-hmm. I żeby przeżyć, to tacy ludzie zazwyczaj się otaczają podobnymi sobie po prostu. Tak. A czy pani, jeśli jesteśmy już przy młodych artystach, bo bardzo często się też mówi, że myślę, że bardziej właśnie w dzisiejszych czasach niż kiedyś, że ktoś jest artystą jednego przeboju, czy takim wykonawcą bardziej niż artystą jednego przeboju. A pani, jak patrzy na dzisiejszą scenę, powiedzmy polską, muzyczną, tą młodą, to ma pani wrażenie, że gdzieś są tacy ludzie, którzy zostaną oczywiście, na 50 lat? Absolutnie, tak. Po pierwsze, są inteligentni. Po drugie, tak jak mówiliśmy, chwytają codzienność małymi łyżeczkami. Obserwują świat, bo to widać po tekstach. Inteligentni ludzie, którzy wiedzą, o czym śpiewają, bo to nam daje ich świetna dykcja. To już jest dowód na to, że słowo dla nich coś znaczy, czyli przekaz. Mhm. A jak przekaz, czyli oni chcą rozmawiać do ludzi, mówić do ludzi, opowiadać siebie. Te złe dykcje, takie niekończące się złe dykcje, że ja nie rozumiem pół słowa, to długo nie potrwa, bo jak ja mam osobę zrozumieć, kiedy ja nie wiem, o czym ona do mnie śpiewa. Czyli myślenie tylko dźwiękiem, a nie... Piosenka to jest i dźwięk, i słowo. Jest bardzo dużo, totalnie dużo mądrych, inteligentnych ludzi ze świetną dykcją. Mhm. Ja nie będę nazwisk wymieniać, ale jeżeli państwo rozumieją tekst, a jest takich bardzo dużo wykonawców, to o nich mówię. A propos tych inteligentnych tekstów, inaczej tekstów, jak pani mówi, które sprawnie komentują rzeczywistość, tak powiedzmy. Sztuka wydaje mi się zawsze jest takim... Sztuka jest zawsze taką... Pełni taką rolę gdzieś odskoczni od świata, trochę komentowania tego świata, ale mam wrażenie, że często na tej sztuce w ogóle, czy to na muzyce, ale też na filmie, teatrze i tak dalej, o tę sztukę walczymy i jeśli ona przetrwa, to mamy wrażenie, że świat przetrwa. Czy pani ma wrażenie w kontekście dzisiejszych realiów, mówię o sytuacji z jednej strony pandemicznej, z drugiej wojennej, ukraińskiej, że sztuka dzisiaj chwyci te czasy, znaczy podniesie te czasy, czy... artyści dają radę, bronią się dzisiaj?
artysta nie ma, nie ma innego, innej formy przekazu i opowiadania rzeczywistości poprzez słowo, muzykę, obraz i tak dalej, i tak dalej. Ale artyści właściwie są, tak mi się wydaje, są po to, aby przybliżać i oswajać rzeczywistość. Normalny człowiek nie radzi sobie, jak włącza telewizor. Jedni mówią tak, ale następnej stacji mówią zupełnie inaczej, żeby nie oszaleć, nie zwariować, wybrać coś mądrego, coś wrażliwego. Bardzo często jest artysta po to. Mhm. Po to się chodzi do teatru, na wystawy, żeby zobaczyć, że nie wszyscy mają taką jasną odpowiedź na to, co się dzieje, ale przynajmniej szukają. Mhm. I mi się wydaje, że teraz przyszedł czas, aby wybrać, aby szukać i znaleźć. I z różnych źródeł trzeba czerpać. Mhm. Nie z jednego, bo to już jest totalny błąd. I w tym kontekście na pewno sztuka daje radę. Mhm. No ja mam takie wrażenie, że nie chciałbym mówić tego na wyrost, chociaż w pewnym momencie w ostatnich tygodniach ktoś z moich znajomych mnie tak wyprostował i powiedział, że wcale nie mówię na wyrost, bo gdzieś miałem takie skojarzenie, że dzisiejsze czasy, kiedyś się słyszało o ratowaniu ludzi podczas II wojny światowej, dzisiaj właściwie historia zatoczyła koło. Ale też myślę, że a tutaj możemy sięgać nawet do jakiegoś słowackiego czy jeszcze dalej, że ta sztuka były okresy w historii, kiedy tylko ona spajała na przykład naród. I zastanawiam się, czy z pani perspektywy, i nie mówię tego, broń Boże, jakoś przesadnie filozoficznie, naprawdę mam wrażenie, że no powiedzmy szczególnie lata 80. to był zdecydowanie trudniejszy okres do tworzenia niż dzisiaj. Jakie by dzisiaj czasy nie były, to jednak na przykład państwo się mierzyliście z cenzurą. To, co pani powiedziała, że w Opolu powiedzieli, że raczej nie. Raczej zdecydowanie nie. I pani ma wrażenie, że ta sztuka wciąż jest na takim poziomie, takim walczącym? To znaczy, że ona... Bo ja mam wrażenie, że wie pani, jak się dzisiaj mówi o... Ja rozumiem, co pan mówi. Tak, że kiedyś to była sztuka przez duże esz. Wie pan co, tamte czasy zdecydowanie były trudniejsze, mhm. ale w związku z tym na abarot łatwiejsze. Ponieważ ludzie piszący mieli o czym pisać. Mhm. I to podwójne, czy dla gigantów potrójne dno, które oni znajdowali w sobie i przekazywali dalej, to ludzie pokroju właśnie tego trzeciego dna wiedzieli, o czym oni piszą, o czym oni mówią, o czym oni śpiewają. Teraz jest gorzej, bo teraz się mówi prosto, tak jak jest. Nic się nie kombinuje. Ta prostota jest trudna, bo napisać prosty wiersz, totalnie mądry, jest trudniej niż bardzo zawiły, coś musimy zasłonić, coś przysłonić. Najtrudniej jest napisać prostą rzecz. Mhm. Czyli ten czas dla nas jest naprawdę trudniejszy. Mhm. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, ponieważ to, co mówiliśmy kilkanaście minut temu w rozmowie, że pani utwory są ponadczasowe, co udowadniają swoimi tekstami. I teraz być może pani to pytanie słyszała tysiące razy, ale mimo wszystko je zadam. Czy pani dzisiaj nie ma... Nie czuję takiej frustracji, że jest pani na przykład zaproszona na jakiś wielki telewizyjny koncert i ktoś mówi: zapraszamy panią, i pani zaśpiewa Czas nas uczy pogody. A tak. I pani mówi, że jest... zamorduje po prostu. Jest, tak, no może nie zamorduje, ale jestem wściekła. Mhm. Jakbym innych numerów nie miała, które o tym sam mówią. Mhm. Kwestia przyzwyczajenia. Polak lubi to, co zna. Tak, no. To jest normalne. Rejs, i to jest też straszne w sumie. Mhm. Taki przeciętny Polek nie daje przestrzeni artyście. Nie pozwala mu się rozwijać. My musimy udawać, że się nie rozwijamy. Czyli musimy być tacy, jak oni nas znali od początku. Tak, tak, tak. Dlaczego tak jest? To często takie opinie, że tam lubię tylko dwie pierwsze płyty na przykład. Tak. Idźmy za tymi artystami. Mhm. Kochajmy tych ludzi za to, jacy oni są, że oni się rozwijają. Właśnie ja za to kocham ludzi. Nie za to, że stoją na miejscu 50 lat i nic właściwie nie posunęli się. Czyli coś nie do końca jest tak, tak fajnie. Pozwólmy ludźmi się rozwijać. Idźmy za nimi, bo inaczej staniemy... No, przeciętny Polak zna tylko impresjonizm. Zauważył pan? Mhm. I koniec. Dalej już koniec. Mówi, takieś błahomazy dalej. Tak. A już kubizm to jest w ogóle totalny
to jest jakieś błahomazy. Jak to można jedno oko? Normalny człowiek ma dwa. I pan, to jest smutne w sumie. Mhm. No tak, to, ale widzi pani, to poruszyła pani bardzo ciekawy wątek, bo ja od dłuższego czasu prowadzę burzliwe dyskusje z różnymi swoimi znajomymi, a część z nich to są tacy ludzie, którzy są na przykład kuratorami sztuki. I ja poruszyłem już wiele razy taki wątek, bo co mnie drażni a propos galerii sztuki, to, że bardzo często ta sztuka jest niedostępna. To znaczy jest, przeciętny człowiek wchodzi, nie wiem, do galerii Zachęty, na przykład w Warszawie, i widzi tak skomplikowany opis tego, co zaraz zobaczy, to znaczy opis wystawy, że nie ma szans zrozumienia, co zaraz się wydarzy. I nie wiem, czy nie na tym etapie już odpadają w pewnym momencie ludzie. I to, co pani mówi, że wracamy do tego cytatu z filmu Race, że lubię piosenki, które słyszałem po prostu. Bo nie chcę, bo to jest za daleko, nie chcę się wysilać po prostu. Nie chcę się wysilać. Niestety. To zadam już tytułem końca pani banalne pytanie, które mnie szalenie ciekawi. Mnóstwo nagród na koncie, ponadczasowe przeboje, o czym mówiliśmy, płyty, współpracę z największymi artystami. Pani jest przecież odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis. To prawda. Jak to jest być dzisiaj Grażyną Łobaszewską? Normalnie tak jak wczoraj i przedwczoraj. No dobrze, to na koniec. Pani jest dzisiaj po 50 latach na scenie szczęśliwą osobą? Scenicznie tak. A prywatnie? Ciut mniej. Czyli nie jest źle. Nie jest źle. Bardzo dziękuję pani za to spotkanie. To ja dziękuję za mądrość pytań. Bardzo dziękuję. A was oczywiście zapraszam do oczekiwania na następne odcinki. No i do przychodzenia na koncerty pani Grażyny, gdziekolwiek będą. Rozumiem, że w social mediach można wszystko znaleźć, gdzie i kiedy. Jasne. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję pani jeszcze raz. Do widzenia.